Serdecznie witam wszystkich na kolejnej debacie z cyklu Ateiści bez kwarantanny. Tym razem tematem naszych rozważań będzie, czy obalimy pomniki Wojtyły. Ja nazywam się Jarek Kowal i w imieniu Stowarzyszenia Koalicja Ateistyczna postaram się poprowadzić naszą rozmowę, abyśmy postarali się uzyskać odpowiedź na to pytanie. Może ono dla niektórych jest retoryczne. Zaproszenie przyjęła pani profesor Joanna Senyszyn, Uniwersytet Gdański, pani profesor Joanna Heinderek, Uniwersytet Jagielloński oraz pan Piotr Szumlewicz, działacz społeczny i autor książki o Janie Pawle. Pozwolicie, że tytułem lirycznego wstępu powiem, jak chciałbym, aby nasza rozmowa się ułożyła. O panu Karolu Wojtyle mówi się w Polsce coraz częściej w kontekście zbrodni pedofilskich w Kościele i systemowym ukrywaniu tych zbrodni przez hierarchów z papieżami na czele. JP2 jawi się obecnie jako herszt zbrodniczej organizacji o zasięgu światowym. Nawet ONZ nie potrafi zmusić Watykanu do złożenia rzetelnych raportów na temat zbrodni popełnianych na dzieciach przez funkcjonariuszy Kościoła katolickiego. Jest to więc potężna organizacja, a jej szef stał się w Polsce postacią pomnikową. Przez dziesięciolecia można było mówić o polskim papieżu dobrze albo wcale. Tysiące ulic, placów, szpitali, szkół otrzymało jego imię. Warto wyjaśnić ten mechanizm bezkrytycznego uwielbienia u pospólstwa i cynicznego przyzwolenia u władzy. Wątek funkcjonowania pomników w przestrzeni publicznej trzeba rozpatrywać w dwóch etapach. Etap pierwszy to emocje i wiedza na temat zasług pacjenta, które dają mu przepustkę na cokół. Etap drugi to znowu emocje i przydatność społeczna takiego obiektu, czyli rola, jaką odgrywa taka martwa natura w bieżącym życiu danego narodu. Karol Wojtyła wspiął się na cokoły, bo tego bardzo chciał, oczekiwał. Swoim aktorstwem wywołał taki ślepy entuzjazm wśród polskich katolików, że wypadało zajanie pawlić wszystko, co się dało. Prawda o jego ponurych dokonaniach była jednak tajemna. Został nie tylko świętym Kościoła, ale bohaterem narodowym, który ponoć obalił komunizm. Tabu milczenia o zbrodniach i faktach z jednej strony, a kościelna propaganda z drugiej, dały efekt wymagany, aby etap kreowania postaci pomnikowej udał się. Jako ateista nie jestem w stanie odtworzyć emocji, jakie buzują w głowie katolika padającego na kolana przed pomnikiem papieża. Uważam tego typu zachowanie za rodzaj zaburzenia psychicznego, ale ponieważ ta zbiorowa, religijna histeria przewaliła się od morza do Tatr, pozostaje mi tylko frustracja i wstyd za moich rodaków. W naszej rozmowie przejdziemy następnie do drugiego etapu naszych rozważań, bo jeżeli uda się opisać całą prawdę o postaci na cokole, to nadal pozostaje pytanie, czy Polacy będą widzieli, co z tą prawdą zrobić. Jest kilka opcji przyszłych zachowań społeczeństwa. Najbardziej prawdopodobny jest scenariusz wyparcia. To klasyczne zachowanie w przypadku silnego dysonansu poznawczego. Część ludzi powie, to niemożliwe, to kłamstwo, to święty człowiek, to lewacki atak na Kościół. Inny scenariusz może polegać na racjonalizacji. Powiedzą, każdy popełnia błędy, miał trudne i odpowiedzialne stanowisko, musiał godzić różne interesy, na pewno nie wiedział. I wreszcie pragmatycy powiedzą, może i był draniem. Reprezentował głównie interesy Watykanu, ale pomógł pokonać komunizm. Więc Polakom taki autorytet jest potrzebny, bo potrzebujemy budować świadomość narodową i patriotyczną.
na bezrybiu i rak ryba. Te pomniki są wychowawczo potrzebne, niech więc stoją. I jest jeszcze opcja bardzo radykalna, bezdyskusyjna, zastosowana do pomnika Jankowskiego w Gdańsku. Po prostu przewalić. Wojtyła już raczej nie przejmuje się naszą dyskusją, ale episkopat i liczne grupy dewotów, różnej maści rycerzy oraz tak zwanych polityków mają swoje interesy w utrzymaniu status quo. Spora część społeczeństwa pomysł obalenia pomników Wojtyły uzna za świętokradztwo. Czy zatem jest nadzieja, że postępująca laicyzacja społeczeństwa otworzy ludziom oczy na prawdę, a następnie pozwoli na oczyszczenie środowiska z tych kompromitujących dzieł sztuki, które dziś mają upamiętnić działalność naszego największego rodaka? Przepustka na pomniki bardzo się ostatnio zdewaluowała. Wystarczy spowodować jakiś większy wypadek komunikacyjny, a już przy dobrych wiatrach partyjnych można trafić na cokoły, albo nawet i na Wawel. Kraj usiany jest niechcianymi maszkarami i policja nie nadąża ich ochraniać. A pomniki i kościoły coraz bardziej potrzebują ochrony. Może warto dla ogólnej higieny moralności społecznej zrobić co jakiś czas remanent pomników. Przymierzmy się do tego. Na początek zapraszam do zabrania głosu panią profesor Joannę Seneszyn. Tutaj widzę bardzo dużą analogię między Janem Pawłem II a żołnierzami wyklętymi, ponieważ oni też mordowali, gwałcili, rabowali, a Jan Paweł II przymykał oczy na to wszystko, a wręcz był inicjatorem różnych haniebnych rzeczy. No, chociażby jego stosunek do prezerwatyw, zakaz prezerwatyw, który przyczynił się do milionów zachorowań na AIDS, zwłaszcza w Afryce, do rozprzestrzenienia tej choroby i do śmierci bardzo wielu ludzi. Jan Paweł II był niewątpliwie bardzo próżny. On rzeczywiście, tak jak to było już powiedziane we wstępie, chciał, żeby się nim zachwycać. Właściwie wszystko, co robił, to była gra. W tej chwili oczywiście, kiedy tyle mówimy o pedofilii w Kościele, to ja przynajmniej osobiście nieco jakoś z dużym obrzydzeniem patrzę na te jego zdjęcia, jak on obściskuje i obśmienia te różne małe dzieci, bierze je na kolana, dlatego że w tej chwili to może zresztą niesłusznie, ale tak się przeniosło te pedofilskie zapędy tysięcy księży na wszystkich. Oczywiście w Kościele ten odsetek księży pedofilów jest dużo większy i taką największą chyba zbrodnią poza tym rozprzestrzenieniem AIDS, a także zakazem absolutnym aborcji, ponieważ Jan Paweł II miał obsesję, miał swoistą fobię na punkcie aborcji. I na przykład, kiedy były gwałcone kobiety w czasie wojny w byłej Jugosławii, no to też tam sprzeciwiał się usuwaniu ciąży, uważał, że te ciąże z gwałtu też powinny być donoszone, że dzieci mają prawo właśnie żyć, on to tak interpretował. A więc Jan Paweł II ma bardzo dużo takich czarnych kart w swojej historii. Polacy pokochali Jana Pawła II, może nawet nie sami z siebie, ale pokochali go dlatego, że taka była atmosfera. Wmówiono Polakom, że to dzięki papieżowi Polakowi została dokonana zmiana ustrojowa, ponieważ nawet ci, którzy tęsknili w pewien sposób za PRL-em, to jednak oficjalnie bali się przyznać,
że nie cenią tej zmiany ustrojowej, chociaż wielu Polaków na niej straciło i wcale jej nie ceniło. Po śmierci Jana Pawła II została też stworzona taka obsesja, że właściwie każdy musiał cierpieć z powodu śmierci Jana Pawła II. Tego w historii Polski nigdy nie było. No, papieże umierali i nawet większość Polaków, znaczy powiem, że 90%, nie wiedziała, że umarli i nie bardzo wiedziała, że się zmienił papież. Tutaj obsesja była nieprawdopodobna. Pamiętam jakiegoś takiego znanego aktora, wyleciało mi z pamięci jego nazwisko, ale miał już wtedy z 80 lat. To z powodu śmierci Jana Pawła II ślubował wstrzemięźliwość seksualną. Chyba Jarosław Kaczyński lub Lech Kaczyński, tego nie pamiętam, który z nich, chyba Jarosław, że nie będzie przez rok chyba pił wina. No ludzie, znaczy był taki szał. I wszyscy dosłownie dostawali jakiegoś obłędu na punkcie cierpienia po Janie Pawle II. To troszkę się później powtórzyło po katastrofie smoleńskiej, więc my widocznie mamy taką narodową tendencję do takich zachowań i manifestacyjnych czasami, które mają pokazywać jedność. No mówiono, że jest to pokolenie Jana Pawła II, no ale właśnie to pokolenie Jana Pawła II to teraz chce od Janie Pawlać Polskę. To jest to młodzieżowe słowo roku, ale roku 2017 myśmy to troszeczkę dorośli. Moje pokolenie i to młodsze trochę, ale nie najmłodsze, przegapiło to, że właśnie już od 3 lat młodzi ludzie chcą Polskę od Janie Pawlać. Natomiast my ciągle byliśmy w tyle jako pokolenie, dlatego że oczywiście no tutaj jednostki mówiły i robiły coś na ten temat. Natomiast wracając do samych pomników, znaczy te pomniki są w większości obrzydliwe. One obrażają uczucia estetyczne Polaków i z tego względu powinny być zlikwidowane, dlatego że nie można młodych ludzi, ale w ogóle Polaków i starszych narażać na oglądanie tego rodzaju, czy to bohomazów, czy właśnie tych pomników, które no są absolutnie niezgodne z żadnymi kanonami artystycznymi. Ale nie niszczyłabym tych pomników. Uważam, że trzeba by na wzór Muzeum PRL-u w Kozłówce zrobić takie muzeum, no może Jana Pawła II, czy szerzej zbrodni Kościoła, czy patrona pedofilów. W Wadowicach najlepiej i tam tych kilkaset, czy to już teraz jest chyba 1000 tych pomników, tam je wszystkie zwieść i później nawet wozić tam szkolne wycieczki, żeby oglądały te maszkarony, które wzbudzają wręcz przerażenie. Także to nawet dydaktyczny efekt by był, gdyby tego rodzaju muzeum zrobić. No i tutaj trzeba by się też zastanowić, ponieważ Świątynia Opatrzności Bożej w wyniku oszustwa kardynała Nycza jest w 3/4 Muzeum Jana Pawła, a tylko w 1/4 jest świątynią, bo to chodziło o możliwość wyłudzania pieniędzy z budżetu, których na kościół bezpośrednio jako budynek sakralny nie można otrzymywać z budżetu, ale już na Muzeum Jana Pawła II można, no to trzeba by się też zastanowić, żeby te wszystkie tam w Krakowie, prawda, to jest to Muzeum Pamięci i Tożsamość i to Muzeum Jana Pawła II w wyciskarce do cytryn, to żeby to przekształcić właśnie w takie muzea na wzór Deschnera, historia kryminalna chrześcijaństwa, więc właśnie taką zapoznawać młodzież z historią kryminalną chrześcijaństwa i w tym momencie mija mój czas. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję. Teraz poproszę drugą panią Joannę, profesor z Krakowa, Uniwersytet Jagielloński się kłania. Serdecznie zapraszamy.
Dziękuję bardzo, witam serdecznie. I myślę, że tak słuchając Pani Profesor się uśmiechałam, bo to piękne pomysły, prawda, żeby zrobić takie muzeum zbrodni Kościoła. Myślę, żeby to się przydało i wtedy można by było ładnie przewartościować całą sytuację. Natomiast ja się obawiam, i proszę wybaczyć, ale wpadnę może w trochę pesymistyczne tony, ale ja się obawiam, że sprawa jest trudna ciągle, bo wprawdzie już coraz więcej wiemy o działalności, tej realnej działalności Jana Pawła II. Tu trzeba zauważyć, że Polska jest w zasadzie takim krajem, do którego no, na końcu, można powiedzieć, dociera i do wielu ludzi, również wierzących, dopiero teraz niektóre informacje docierają dotyczące tej ponurej postaci. Jednak tutaj Jan Paweł II rzeczywiście nim umieszczony został na pomnikach, gdzieś mentalnie został wzniesiony na te pomniki. Natomiast problem chyba największy z Janem Pawłem II i z pamięcią o nim, z pomnikami, wiąże się z mitem, dokładnie z pewną strukturą mitu, bo Jan Paweł II dlatego stał się tak ważny i to pokolenie JP2, te muzea, które powstają, te miejsca kultu, gdzie ludzie oddają mu cześć, w ogóle cały ten proceder sprzedawania relikwii rodem, prawda, ze średniowiecza, on się wziął właśnie z tej struktury mitu. Mitu właśnie bardzo precyzyjnie budowanego nie tylko przez Jana Pawła II, ale w ogóle przez Kościół w Polsce, bo już przecież w latach 80., w momencie, kiedy następuje ten przełom 89., Kościół katolicki staje się takim miejscem, można powiedzieć w cudzysłowie, wolności, a przynajmniej taki mit zaczyna odgrywać, prawda? Dużo osób związanych z Solidarnością było przyjmowanych w Kościele, tam były różnego rodzaju wiece, spotkania, no znamy tą historię. To jest takie budowanie mitu Kościoła, który walczy o wolność, walczy o polskość. Po 89 ta narracja bardzo mocno się będzie kształtowała. Dlatego też na przykład najpierw mamy przecież ustalony konkordat, a dopiero potem konstytucję. I to pokazuje, prawda, jak w Polsce ten mit Kościoła walczącego, takiego patriotycznego jest istotny. Dużo osób, polityczek, polityków przecież podkreślało, że oni to robią dla Jana Pawła II, który tak walczył o wolność Polski, że najpierw musi być ten konkordat podpisany. I ta struktura mitu, która buduje taką postać Jana Pawła II jako prawdziwego Polaka, jako człowieka, który poświęca się, do tego proszę zwrócić uwagę, mamy jeszcze takie miłe obrazki. To jest ten Jan Paweł II, który chodzi w starych butach, chodzi po górach, ma swoich przyjaciół, z którymi jeździł na kajaki. To są narracje, które stworzyły takie trochę miejskie legendy, prawda? Możemy spotkać do dzisiaj ludzi, którzy deklarują, że ich rodzice albo, prawda, oni jako małe osoby właśnie z tym wujkiem byli na kajakach. To są te legendy, które, prawda, ten mit tutaj umacniają i cały czas budują taki obraz normalnego, ciepłego, dobrego człowieka, który przecież poświęcił się dla kraju, dla swoich wiernych. I właśnie ta struktura mitu, ona jest najbardziej, powiedziałabym, gdzieś przerażająca i obciążająca nasze myślenie. Nawet te wypowiedzi, które możemy słuchać. No ostatnio, prawda, w Krakowie, bodajże na poziomie sejmiku, uchwalono, że trzeba jednak chronić dobre imię Jana Pawła II, czyli rozliczmy Kościół z pedofilii, ale broń Boże, nie mówmy nic złego na ten obraz, na tę postać Jana Pawła II. Pokazuje, że tutaj gdzieś ludzie potrzebują tego mitu, że ludzie bardzo potrzebują mieć właśnie jakiś autorytet, jakąś świętość. To widać nawet u osób, które specjalnie nie są zaangażowane religijnie. Natomiast no, to myślenie, prawda, o autorytecie jest tutaj naprawdę zastanawiające. Zresztą ten kult Jana Pawła II, on ma taki charakter trochę parareligijny. Jeżeli przyjrzymy się różnym analizom, prawda, socjologów, religioznawców czy filozofów, to w zasadzie w XXI wieku możemy zobaczyć takie tendencje,
tendencję do pewnego powrotu do tak zwanej duchowości czy religijności. O tym nawet, prawda, Rosi Braidotti w pewnym momencie pisała, pisząc o strukturze współczesnej kultury, która z jednej strony jest bardzo progresywna, ale z drugiej strony jakbyśmy się, niektórzy ludzie przynajmniej bali tej progresywności, dlatego się szuka jakichś takich idei, które dają nam właśnie ten autorytet, który powie, jak żyć, co robić, wskaże drogę. I Jan Paweł II tutaj stał się właśnie takim totemem trochę religijnym, który będzie koncentrował dookoła wszystkich ludzi, którzy właśnie potrzebują takich jasnych wskazówek. A że też cierpiał na odrobinę grafomanii i pozostawił po sobie dużo filozoficznych prawie tekstów, to prawda, jest materiał, który pozwala ludziom na takie upajanie się, prawda, cytowanie, analizowanie, i ten totem religijny tym bardziej staje się mocny. No więc myślę, że kłopot z Janem Pawłem II polega nie tylko na tych szpetnych pomnikach, które zasypały Polskę, ale przede wszystkim na takim mentalnym ciągle jednak zespawaniu myślenia o wolności, prawda, odzyskiwaniu tej wolności, takim romantycznym wręcz micie z Janem Pawłem II, czy właśnie ten problem jakiejś takiej pękającej momentami sekularyzacji, czy takiego, prawda, poszukiwania jakiejś duchowości, czy pseudoduchowości, czymkolwiek ona jest, jako alternatywy do rzeczywistości, która może być przerażająca, czy może być niezrozumiała dla wielu z nas. No i ta ucieczka właśnie pod ten parasol Jan Paweł II, prawdziwe wartości, religia, może być kojąca. Natomiast na dłuższą metę jest bardzo niebezpieczna, bo ona powoduje, że my cierpimy na taką narodową ślepotę. To o tym świadczy choćby cały czas problem z pedofilią, bo przecież na dobrą sprawę w Polsce ciągle ten Kościół nie jest rozliczony, ciągle w zasadzie prawo kończy się na drzwiach kościelnych i to, co robią księża w swojej parafii, pozostaje poza zasięgiem, prawda, społecznym, jurysdykcji, i to jest największy problem, bo ten mit Jana Pawła II, ten totem religijny, on tutaj, prawda, pozwala na tak naprawdę niszczenie wielu ludzi i niszczenie pewnej też struktury prawnej, no bo nagle mamy w państwie instytucję, która jest całkowicie poza prawem, poza zasięgiem jakiejkolwiek, prawda, prawomocnej instytucji. To na razie tyle. Dziękuję. Dziękuję pięknie. Teraz nasz trzeci zaproszony gość, tylko żeby mi się udało. Pan Piotr Szumlewicz, który napisał książkę o papieżu, to jest chyba jedyna książka, którą ja do tej pory znam na temat papieża. Jeżeli się mylę, to popraw mnie, Piotrze, ale ty masz chyba dość głęboki wgląd w życiorys pana Wojtyły. Zapraszam. Trochę już tych tekstów było krytycznych o Wojtyle. Była pod redakcją Andrzeja Dominiczaka, była Piątka Tomasza, też taka książeczka, i teraz też wychodzą kolejne książki. Natomiast mam wrażenie, że jest jakiś rozdziew między tym, co się dzieje nawet na rynku, nazwijmy to, wydawniczym, czy częściowo w części mediów liberalnych, a w świadomości społecznej, więc tu niestety trochę optymistą nie będę i będę kontynuował ten głos przedmówczyni. Natomiast przed tą naszą dyskusją wpisałem sobie w Google Jan Paweł II, co u góry wyskakuje. Wyskakują trzy komunikaty, które jakoś chyba oddają to, co się dzieje wokół Wojtyły, mianowicie ksiądz Lemański. Jan Paweł II był dla mnie święty, co nie znaczy, że był bez skazy, czyli tak zwany głos liberałów, którzy cały czas czczą Wojtyłę, przyznając de facto, że ukrywał pedofilię, ale to nie wpływa na jego świętość. Drugi głos, arcybiskup Marek Jędraszewski o Janie Pawle II. Pewne środowiska uderzają w jego świetlaną postać, więc tutaj jeszcze taka ta retoryka Jędraszewskiego, taki język bardzo właśnie wykwintny. I trzeci news, pomnik Jana Pawła II w Legionowie online, żeby go całą dobę oglądać w internecie, więc to w jakiegoś neutralnego w ogóle medium, była to po prostu informacja. I teraz tak, ja rzeczywiście w 2012 roku wydałem książkę Ojciec Nieświęty. Ostatnio się nawet sprzedało jej jeszcze ze 400 egzemplarzy, więc to był jakiś
małe zyski. Przy okazji widać, że jest jakieś zainteresowanie tym tematem. Myślę, że też trochę się zmieniła narracja. W 2012 roku pojawiła się w Gazecie Wyborczej recenzja mojej książki. I to była recenzja, której główna teza była taka, że ja mam bardzo dużo złej woli i nie zwracam uwagi na przykład na prawdy zawarte w encyklikach papieża. Natomiast odnośnie zarzutów bardzo poważnych, o których wszyscy właściwie wiemy, jakie one są, nie było ani słowa, czyli ukrywanie pedofilów, ukrywanie oszustów finansowych, błogosławienie dyktatorów, wsparcie dla bardzo antyfeministycznych, antykobiecych rozwiązań, w tym dla ultrarepresyjnej ustawy aborcyjnej, homofobia, wsparcie dla skrajnie konserwatywnych skrzydeł Kościoła katolickiego i właściwie zwalczenie jakichkolwiek środowisk opozycyjnych, liberalnych czy lewicowych w obrębie Kościoła, w tym wsparcie między innymi przez Jana Pawła II dla Opus Dei, czyli właśnie takiego faszystowskiego skrzydła Kościoła, bo Opus Dei współtworzyło przez lata rząd generała Franco. Ja o tym wszystkim w tej książce pisałem dosyć obszernie razem z osobami, z którymi robiłem wywiady. I właściwie to się zaczęło przebijać niedawno, to znaczy w takich portalach jak OKO.press, czy w mediach jak Gazeta Wyborcza, czy trochę w TVN-ie też tych materiałów krytycznych zaczęło się pojawiać. I to jest na pewno jakoś tam optymistyczne, tak, z naszej perspektywy, że coś się zaczyna dziać, coś się zaczyna otwierać, jakaś dyskusja. Ktoś zaczyna podejrzewać, że ten papież jednak taki świetlisty, świetlany nie był. Natomiast mam wrażenie, że te takie podstawowe struktury myślenia autorytarnego cały czas w Polsce jednak dominują. Pamiętajmy, jakie były reakcje na przykład na materiał bardzo mocny swoją drogą w TVN24 na temat Dziwisza. Ja już chyba w 2014 roku w Krakowie, tam Katarzyna Wójtowicz robiła demonstrację, tam byłem wtedy pierwszy raz i powiedziałem pod oknem papieskim, że Dziwisz powinien siedzieć w więzieniu. Właściwie dzisiaj z tego materiału TVN-u dokładnie to wynika i już te media głównego nurtu zaczynają się godzić z tym, że Dziwisz chyba taki bardzo czysty nie był. Ale generalnie rzecz biorąc obciąża się właśnie Dziwisza, tak? To znaczy z Wojtyły robi się właściwie takiego jakiegoś kretyna, trochę zmanipulowanego przez swoje otoczenie. Wszyscy, no trochę jak taki dyskurs jak wokół Stalina, tak? Część z was pewnie wie, że do Stalina wielu pisało listy o tym, że są źli urzędnicy stalinowscy, żeby Stalin pomógł tym biednym ludziom, bo jego urzędnicy są źli. Więc pod tym względem wydaje mi się, że to jest dosyć podobne. Natomiast ja jestem o tyle też pesymistą, że mam wrażenie, że ta struktura myślenia w tym duchu takim jak o Stalinie w Polsce niestety cały czas dominuje również w mediach zwanych liberalnymi, stąd przytoczyłem też tego Lemańskiego, bo również w Wyborczej też kilka tego typu artykułów się pojawiło i są badania ostatnie CBOS-u na temat Kościoła i odnośnie Wojtyły, które moim zdaniem niestety zbyt optymistyczne nie są, również jeśli chodzi o protesty związane ze strajkiem kobiet. Mianowicie dzisiaj były podane dane CBOS-u. No CBOS wiemy jest dosyć rządowy, więc trudno tutaj mówić, że CBOS w jakiś sposób sprzyja Kościołowi. Jeżeli sprzyja Kościołowi, no to tym gorsze byłyby te wyniki, dlatego że pierwszy raz od lat przeważają krytyczne oceny o Kościele nad tymi pozytywnymi. 41% dobrze ocenia Kościół, 47% źle. To jest najgorszy wynik od lat, chociaż warto pamiętać, że on jest cały czas lepszy od na przykład ocen Sejmu, a w Sejmie jednak się według mojej wiedzy systemowo pedofilów nie ukrywa, mimo to oceny Sejmu są sporo gorsze. 65% ankietowanych nie wierzy w to, że polscy biskupi sobie poradzą z wyjaśnieniem pedofilii, tylko 23% i 7% uważa, że sobie poradzi. Młodzi ludzie uważają, że w ogóle biskupi sobie z tą sprawą nie radzą. Tam jest prawie 100% tych osób do 29 roku życia. Więc jest bardzo, bardzo krytyczna ocena biskupów. Przy okazji, jak pamiętacie, może ten film Tylko nie mów nikomu, braci Sekielski, to bodaj 20 już chyba 5 milionów odsłon jest, więc bardzo, bardzo duża część społeczeństwa ten materiał widziało. Problem polega na tym, że nie przekłada się to na ocenę Jana Pawła II specjalnie. Ostatnio był taki sondaż Rzeczpospolitej, z niego wynikało, że zdaniem 51% Polaków Jan Paweł II nie podjął wystarczających działań, by przeciwdziałać seksualnym nadużyciom duchownym, więc Polacy jakby wiedzą o tym. Podobnie jak ksiądz Lemański o tym, że polski papież ma sporo na sumieniu, 40% deklaruje, że wiedział po prostu o molestowaniu dzieci. Bezpośrednio 51, że nie podjął żadnych działań wystarczających, żeby przeciwdziałać tym seksualnym nadużyciom. Tymczasem z tego samego sondażu wynika, że 83% Polaków dobrze ocenia pontyfikat Jana Pawła II, przeciwnego zdania jest 6%, czyli
51% Polaków uważa, że krył pedofilię, 40% uważa, że bezpośrednio wiedział o pedofilach i zdecydowana większość tych ludzi, którzy uważa Wojtyłę de facto za przestępcę, uważa, że był dobrym papieżem. Więc moim zdaniem to jest dosyć przerażający sondaż, co tym bardziej chyba przerażające w kontekście tych, którzy mówią o zmianie pokoleniowej, o tym, że młodzi ludzie zniszczą właśnie w jakiejś mierze zaufanie do Kościoła, czy zmieni polskie społeczeństwo. W grupie 18-29 lat całość pontyfikatu Wojtyły pozytywnie ocenia 96%, czyli jeszcze więcej niż średnia krajowa. Właściwie wszyscy oceniają pozytywnie Karola Wojtyłę. Ja się tak zastanawiam, bo rzeczywiście to, co było dla mnie pozytywną zmianą, nazwijmy to, bo byłem właśnie na wszystkich od samego początku demonstracjach w Warszawie, jak chodzi o strajk kobiet. I rzeczywiście pewna zmiana jakościowa, która nastąpiła, to to, że młodzi ludzie po raz pierwszy chyba, odkąd ja pamiętam, są w stanie biskupowi w oczy powiedzieć wypierdalaj. I to rzeczywiście w oczy, to znaczy nie tak, że gdzieś tam w domu, tylko rzeczywiście ci młodzi ludzie bardzo ostro formułują swoje oceny negatywne wobec Kościoła, całą tą niechęć, wrogość, właśnie to, że młode kobiety są represjonowane przez Kościół i to rzeczywiście duża część tych młodych ludzi to mają tą negatywną emocję wobec Kościoła. Tymczasem okazuje się, że przynajmniej z tych danych CBOS-u wynika, że w ogóle się to nie przekłada na niechęć do papieża. Jeżeli mieliby wykrzyczeć emocje wobec papieża, to nagle to bardzo ostre sformułowanie tak wobec papieża by, no nie dotyczy go de facto, to słynne jebać kler dotyczy całego kleru z wyjątkiem Jana Pawła II, którego prawie wszyscy oceniają pozytywnie, więc wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z jakąś cały czas autorytarną strukturą i tak się zastanawiam, co by mogło tą strukturę naruszyć. Myślę, że to jest w ogóle, kończąc, dwa zdania jeszcze, myślę, że po pierwsze z Wojtyłą jest problem, to nie jest tylko problem podejścia Polaków i Polek do Kościoła, bo akurat to podejście do Kościoła jest coraz bardziej krytyczne, ale to jest szersza struktura autorytarnego myślenia. Polacy niestety potrzebują autorytetów, Jan Paweł II to miejsce autorytetu cały czas zajmuje. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, co mogłoby się stać, gdyby, żeby tego papieża Polacy zaczęli szkalować, że tak powiem, tak jak już szkalują biskupów, jednak Jędraszewski ma potężny elektorat negatywny. Właściwie Jan Paweł II był podlejszym człowiekiem niż Jędraszewski, bo on stał na czele całego aparatu ukrywającego pedofilię. I o tym jakby już dzisiaj wiadomo, jest mnóstwo dowodów, jakby robienie z niego kretyna, że to niby Dziwisz ukrywał, jest totalnie niewiarygodne i naprawdę nie trzeba być inteligentnym człowiekiem, żeby to wiedzieć i widzieć, bo większość tych afer, o których mówią Sekielscy, to dotyczy przecież okresu pontyfikatu Jana Pawła II. Benedykt coś z tym zaczął później robić, być może dlatego między innymi stracił stanowisko, Franciszek też coś tam robi. Więc myślę, że problemem jest całą pewnością właśnie ta autorytarna struktura i myślę też, i to jest na szerszą może dyskusję w czasie niektórych naszych spotkań, nawet w tegorocznym spotkaniu wyjazdowym, ateistycznym, trochę mówiłem o polityce społecznej, bo mam wrażenie, że w Polsce cały czas dominuje wiele wyobrażeń, które jest bliskie Kościołowi i właśnie wizji społeczeństwa Jana Pawła II. I niestety to jest wizja rodziny, to jest wizja polityki społecznej, to jest wizja autorytetu, to jest wizja edukacji. To jest po części wina mediów, że nawet jak dzisiaj jest zapraszany biskup, który ukrywał pedofilów do studia, to generalnie 95% dziennikarzy mówi do niego na kolanach, nigdy nie ma adwersarza, jak jest biskup. To są pytania typu jego ekscelencja, czy przynajmniej proszę biskupa, przepraszam, czy mógłby biskup, ksiądz ostatecznie powiedzieć, czy coś było nie tak. Więc wydaje mi się, że cały czas ten na poziomie jakimś takim głębokiej struktury psychologicznej trzyma się ten autorytet Kościoła i tutaj rzeczywiście optymistą nie jestem. I ostatnie zdanie, śmiałem się trochę, bo Iwona Oleksy przed spotkaniem mówiła, że cholera, nie będzie tutaj żadnego obrońcy Jana Pawła II w naszej debacie i trochę szkoda. Natomiast tak sobie pomyślałem, że może to jest jakiś problem, że właściwie trudno znaleźć obrońcę Wojtyły, który by używał argumentów, ponieważ argumentacyjnie on jest kompletnie nie do obrony i cały czas za nim stoi jakaś silna społeczna emocja, czy właśnie struktura myślenia, struktura edukacji, bo argumentów już nie ma, ale emocje jeszcze są. W związku z tym kończąc, myślę, że może jest jakiś taki już niedługi, jest już blisko jakiegoś takiego momentu, w którym nastąpi jakieś przełamanie, tak jak w Irlandii jednak nastąpiło, tak? Że ludzie już w Polsce od Kościoła odchodzą na dość masową skalę, jeszcze nie odchodzą od Wojtyły. No pytanie jest takie, czy rzeczywiście jest możliwe, żebyśmy odeszli od Kościoła, zostali przy Wojtyle jakoś tam i czy to
czy byśmy byli z tego usatysfakcjonowani, bo ja się boję, że jednak za tą obroną Wojtyły stoi autorytaryzm, który przenika wiele dziedzin życia społecznego i cały czas krzywdzi wielu z nas, ale niestety póki co jakimś wielkim optymistą nie jestem. Dziękuję. Dzięki. To może teraz druga runda. Ja bym tak postawił kwestię. No, padły tutaj takie słowa jak kult, narodowa ślepota, jakiś cynizm czy gra polityczna. Wobec tego, gdybyśmy sobie chcieli wyobrazić, co musiałoby się stać, aby te kręgi, które mają coś do powiedzenia, a więc kręgi polityczne, kręgi kulturalne, powiedzmy, tak zwani celebryci czy naukowcy, zamiast pisać listy w obronie papieża, żeby sięgnęli głębiej i powiedzieli prawdę, ustosunkowali się do tego w sposób taki uczciwy i przyzwoity i żeby ta czara goryczy się przelała, żebyśmy faktycznie zostawili na bok emocje, a zaczęli mówić rozsądnie, tak jak się powinno w racjonalnym towarzystwie rozmawiać. Zapraszam panią profesor Joannę Senyszyn. Tak, dziękuję. Znaczy, sprawa jest bardzo trudna, dlatego że w tej chwili, no, chociażby po tym liście 200 profesorów, do których się przyłączyło tam 1000 jeszcze doktorów habilitowanych i trochę profesorów, a teraz już to podobno sięga prawie 2000, no to pewnie ciężko byłoby uzyskać podpisy kilkuset nawet profesorów pod takim pismem odwrotnym. Ale uważam, że tutaj trzeba jednak uznać, że mówienie prawdy to będzie ta kropla, która będzie drążyła skałę, że to nie jest tak, że wszyscy są absolutnie ślepi i głusi. Jeżeli będziemy ciągle powtarzać to samo, no, ja pamiętam, że kiedy 20 kilka lat temu mówiłam źle o Janie Pawle II, czy mówili, zresztą no to samo inni, prawda, nie wyłącznie Jana, ale ja mam akurat te swoje doświadczenia, no to nawet moi partyjni koledzy mnie hamowali, że to jednak no nie można. A teraz już się okazuje, że jak najbardziej można i coraz więcej osób zaczyna mówić. Więc to znaczy, że pewnie to nie będzie proces prędki, ale to się musi dokonać. Tutaj także pewną, no teraz widzimy, ile dzieci i młodzieży wypisuje się z lekcji religii. Minister Czarnek mówi, że do kanonu lektur trzeba koniecznie dodać te grafomańskie wypociny Jana Pawła II. Być może to wbrew pozorom będzie bardzo korzystne działanie, dlatego że kiedy młodzież będzie musiała czytać te całkowicie pozbawione wartości myśli, no nie wiem, czy to w ogóle są myśli, ale jakieś właśnie wytwór umysłu Jana Pawła II, no to tym bardziej będzie się do niego zniechęcać jako do człowieka. Także tutaj trzeba stosować to powiedzenie ulubione przez Kościół, prawda was wyzwoli. No i uważam, że z czasem prawda wyzwoli Polaków. Będzie to bardzo ciężkie, dlatego że no na przykład mnie jest łatwo, dlatego że dla mnie Jan Paweł II nie był nigdy autorytetem. Zresztą ja nigdy nie miałam autorytetów żadnych. Natomiast jeśli ktoś miał taki autorytet w postaci Jana Pawła II przez większość swojego życia, no to naraz to jest porażka przyznać, że ten autorytet sięgnął bruku, ideał sięgnął bruku. To znaczy, że całe moje życie jest w jakiś sposób niewiele warte, bo wzorowałem się na obrońcy pedofilów, na człowieku złym, nikczemnym, który głównie zło robił. Więc musi istnieć niewątpliwie wśród ludzi, dla których Jan Paweł II był autorytetem, taki psychologiczny mechanizm wypierania. Oni będą wypierać to, że Jan Paweł II to był człowiekiem złym, że jest absolutnie niegodny, ale te procesy będą
postępować. No jednak teraz w Indiach już będzie się likwidować tam wszystkie te szkoły, czy państwową nagrodę będzie się odbierać tej tak zwanej Matce Teresie, bo już wiadomo, co to był za typ spod ciemnej gwiazdy, sadystka, zresztą kobieta niezwykle obłudna, która innym zamiast leków i środków przeciwbólowych dawała medaliki z Matką Boską, a sama to jak zachorowała, to do najlepszej kliniki w Stanach Zjednoczonych poleciała. Oczywiście za te pieniądze, których sobie trochę zostawiła na czarną godzinę, bo resztę z tych, które dostawała na hospicja, to dawała Janowi Pawłowi II do Watykanu, żeby sobie kupić świętość. No jeżeli ludzie będą o tym ciągle słyszeć i dowiedzą się, że właśnie w Indiach to już ona została zdegradowana z tych wszystkiego, z czego państwo ją może zdegradować, no to to też zacznie przemawiać do rozsądku. Z tym, że tutaj rzeczywiście nie liczyłabym specjalnie na to, że jeśli dla kogoś autorytetem był Jan Paweł II ideałem, no to on będzie wypierał te wiadomości. To jest właśnie to, o czym Piotr mówił, że 40% tam źle ocenia, czy 50%, że wiedział, ale mimo wszystko jego pontyfikat ocenia dobrze. No to był tragiczny pontyfikat, aczkolwiek czy gorszy od innych, nie wiem. Myślę, że tutaj trzeba także bardzo stanowczo mówić o faktach, dlatego że fakty w końcu się przebiją. A więc to, my nie możemy mówić, że 38 polskich biskupów jest podejrzanych o ukrywanie pedofilów. Nie, wszyscy polscy biskupi ukrywali pedofilów, dlatego że od 1917 roku obowiązywała ta tajna instrukcja, która nakazywała ukrywanie pedofilów. Jest nieprawdopodobne, żeby w jakiejś parafii w biskupstwie nie było żadnego pedofila, więc skoro był, to był ukrywany. Ja ostatnio miałam wystąpienie z trybuny sejmowej, które no też oczywiście oburzyło prawie cały Sejm, z wyjątkiem moich kolegów lewicowych, o Wyszyńskim, że się sprzeciwiamy, żeby był jego rok, dlatego że on ukrywał pedofilów, on, od jego to obciąża. On był zresztą duchowym nauczycielem Jana Pawła II, no i tego Jana Pawła II też tak na obrońcę pedofilów wychował. I że w związku z tym nie może na ludzi, którzy funkcjonowali zgodnie z tą instrukcją, w jakikolwiek sposób wybielać, no bo to jest tak jak wybielanie tych hitlerowskich zbrodniarzy, że oni rozkazy wykonywali. No tak, oczywiście ten crimen solicitationis to była instrukcja i oni się do niej stosowali. Ale trzeba też mówić nie tylko o tym, bo przecież to właśnie za Jana Pawła II w 1983 roku został znowelizowany kodeks prawa kanonicznego i tam zbrodnia pedofilii, którą zresztą w kościele nagminnie nazywa się grzechem, a nie przestępstwem, został przeniesiony z przestępstw ciężkich do przestępstw pospolitych. I w tym kodeksie prawa kanonicznego kara za stosunki seksualne z księdza z dorosłą osobą jest dużo wyższa niż za zgwałcenie dziecka. No i Jan Paweł II ten kodeks, nie mówię, że go tworzył, bo tworzony był przez kilkanaście lat. Ale w każdym razie w 5 lat po jego początku jego pontyfikatu został ten kodeks zatwierdzony i Jan Paweł II mocą swojego autorytetu kościelnego, no bo taki posiadał, taki kodeks wprowadził. Ale co znaczy ten kodeks tak naprawdę? On znaczy, że Jan Paweł II wyraźnie powiedział księżom pedofilom, że ich przestępstwo to jest pospolite. To jest właśnie to, co teraz mówił Rydzyk. No, przychodzi chętka, jest akurat na podorędziu dziecko, to się dziecko gwałci. No, kto nie ma takiego grzechu? Ale to są właśnie słowa zrodzone z tego kodeksu, który mówi, że to jest przestępstwo tylko pospolite. Takie,
Ach, gdzieś tam sprzeniewierzenie pieniędzy zbieranych na tace, to jest mniej więcej tej samej rangi. Dziękuję. Dzięki piękne. Mi przychodzi taka myśl, bo Piotr powiedział, że no nie ma wśród nas nikogo, kto chciałby bronić pana Wojtyły. I pewnie żaden przyzwoity człowiek nie podejmie się tego zadania, ale gdybyśmy przyjrzeli się temu listowi prawie 2000 osób, które jakieś wykształcenie ma, nie jakieś, najwyższe w Polsce, możliwe. I oni znaleźli jakieś argumenty, znaleźli w sobie jakąś taką emocję, która im podpowiedziała, że no drań bo drań, zbrodniarz bo zbrodniarz, ale swój chłop może, takiego patrioty nam potrzeba, więc brońmy naszego JP-tu. Jak na to popatrzeć, pani Joanno? Ja tu aż podskoczyłam, jak pan powiedział o tym, że autorytety wśród autorytetów, prawda, znaleźli się ludzie, którzy podpisali ten list. Dlaczego? Ja myślę, że tutaj aż się ciśnie na usta i do głowy, próbuję tego nie powiedzieć, to, co krzyczy ulica. No niestety. Między innymi profesorowie z mojej alma mater podpisali się pod tym listem, co uważam za haniebne i bardzo się za to wstydzę, ale to pokazuje coś, co paradoksalnie może być optymistyczne, bo popatrzmy na te protesty, popatrzmy na młodzież. Młodzież wyszła, protestowała i w obronie klimatu, teraz są na tych protestach w obronie w zasadzie już nie tylko praw kobiet, ale tak naprawdę praw człowieka. Bo jak się przyjrzeć obecnym protestom, to przecież tam są hasła dotyczące ekologii, dotyczące klimatu, dotyczące równości płci, prawda, również środowisk LGBT. I myślę, że to jest ta siła. To, że podpisali się w obronie Jana Pawła II ludzie z tytułami profesorskimi, pokazuje, że oni czegoś nie rozumieją. Nie rozumieją, że czas wreszcie skończyć z taką narracją męskocentryczną, z tym takim szowinizmem, który przecież wypływał z całej i teologii, i filozofii Jana Pawła II, jeżeli możemy w ogóle mówić w jego przypadku o filozofii. No ale idee, jakimi on epatował, to nie tylko było przyzwolenie dla zbrodni pedofilii. To było generalnie takie myślenie bardzo hierarchiczne, gdzie kwestie środowiskowe w ogóle się nie liczyły. I młodzi ludzie zdają sobie sprawę z tego, że świat na naszych oczach umiera, że trzeba zacząć walczyć o klimat, bo kryzys klimatyczny już się zaczął, że trzeba zacząć walczyć o realną równość między płciami, bo jeżeli tego nie będzie, to będziemy mieć właśnie takie karykatury jak orzeczenie choćby Trybunału Konstytucyjnego i myślę, że w nich jest nadzieja, bo oni się właśnie nie tylko nie boją mówić pewnych słów prosto w oczy, ale przede wszystkim oni mają świadomość, że problemem jest co innego. Natomiast to profesorskie pokolenie, czy wszyscy ci, którzy się podpisali pod listem takim obronnym Jana Pawła II, czy wszyscy ci, którzy uważają, że Jan Paweł II jednak święty był, to oni tak naprawdę gdzieś ugrzęźli w takim myśleniu, że tradycja jest czymś świętym, najważniejszym, że hierarchia społeczna, że wartości to jest coś, za co trzeba umierać. Nie, drodzy Państwo, przecież wartości to jest coś, co my stwarzamy, prawda? I młodzi zdają sobie sprawę z tego. Czyli to nie jest tak, że mamy jakiś prawda, święty system platoński czy prawda, chrześcijański, który będzie prowadził nas, tylko to my stwarzamy te wartości. Tak naprawdę myśmy zrobili piekło z ziemi, prawda, doprowadzając do klimatu, do kryzysu klimatycznego i myśmy sami sobie zrobili piekło, bo doprowadziliśmy do takiej radykalnej asymetrii. Jak popatrzeć na działalność Jana Pawła II, jego tak zwany feminizm nowy Jana Pawła II, to jest tak naprawdę całkowite ustecznienie, gdzie odbiera kobietom prawa, gdzie widzi w nich tak naprawdę inkubatory i nic więcej, bo to nawet nie jest zobaczenie w kobiecie matki, tylko po prostu to są inkubatory. I my niestety dzisiaj w Polsce przez tą taką klerykalizację, przez to takie trzymanie się ślepe tradycji, które właśnie wynosi na piedestał Jana Pawła II,
czy przez to takie bardzo jednak szowinistyczne nastawienie gdzieś utknęliśmy, prawda? Wydaje mi się, że wiele takich prądów społecznych w świecie poszło gdzieś do przodu. Popatrzmy nawet na wybory do Europarlamentu. Partia Zielonych nabrała, prawda, w Europarlamencie dużego znaczenia. Dlaczego? Bo ludzie zaczęli myśleć ekologicznie, a my cały czas się zastanawiamy, jak obronić Jana Pawła II, prawda? Jakbyśmy się bali oderwać od właśnie tego myślenia związanego z tradycją, z patriarchatem i z dominacją, jakbyśmy potrzebowali, żeby ktoś dominował, prawda? Żeby był jakiś wódz. I może też dlatego partia PiS tak się dobrze trzyma, bo ona przynajmniej w swoim wiernym elektoracie, bo ona jest wodzowska, prawda? I tu gdzieś ta struktura, ta wodzowska będzie przeważała. Więc żeby wrócić do tego pozytywnego wątku, ja mam nadzieję, patrząc na młodych, słuchając ich, patrząc na ich protesty, na konsekwencje, z jaką oni wychodzą na ulicę, na konsekwencje, z jaką żyją, bo obserwując moich studentów, studentki, to, czego mogę od nich się nauczyć, to też konsekwencje, że oni nie tylko protestują, ale oni naprawdę myślą, prawda, głęboko ekologicznie, więc myślę, że tutaj jest gdzieś nadzieja, prawda, że ci ludzie jakby zostawią te stare, niepotrzebne schematy, te dyskusje dotyczące, czy Jan Paweł II był święty, czy nie, no był zbrodniarzem, prawda, trzeba rozliczyć zbrodniarzy i myślę, że wcześniej czy później ten głos młodego pokolenia przyniesie jakąś zmianę, no być może trochę później, bo ci ludzie muszą jeszcze nie tylko protestować, ale też realnie, prawda, wejść w struktury władz, prawda, ale jak tylko zacznie się ta zmiana, ta warta, myślę, że tutaj się coś dokona. Na razie tyle. Dzięki. Ja mam jeszcze pytanie do Piotra, dlatego że mam w pamięci świeżo dość interesujące sceny z Gdańska, gdzie przewrócono pomnik też bardzo poważanego kapłana, prawda, którego Solidarność na rękach nosiła, i po przewrócenia pomnika właśnie nie kto inny, tylko działacze Solidarności wystąpili z piekielną awanturą w obronie tego pomnika i nie wiem, chcieli go przywracać, coś tam chcieli robić, na razie cisza, ale gdybyśmy popatrzyli na nasz pejzaż tak zwany polityczny, wiadomo, episkopat będzie bronił, wiadomo, Konfederacja będzie bronić, część PiSu będzie bronić, chociaż oni mają swoje pomniki do obrony, to może nie wszyscy będą bronić Wojtyły, ale co zrobi tak zwana nasza klasa robotnicza, tak czy inaczej powiązana w związki, czy jakiś pogląd, czy jakiś ruch w tym kierunku możemy się spodziewać ze strony naszej kochanej klasy robotniczej, Piotr? Znaczy, tu jest kilka spraw. Po pierwsze, wydaje mi się, że może tak, zacząłem mówić o tym, że nikt tutaj nie broni Wojtyły, bo argumentacyjnie też trudno jest Wojtyłę bronić, nawet jak Terlikowski idzie już do mediów, to go specjalnie nie broni, bo argumentów nie ma. Nie ma argumentów, są wyłącznie emocje. Te badania CBOS-u pokazują, nie tylko CBOS-u i BRIS-u podobne są, pokazują, że cały czas te emocje być może jednak trochę oklapły, bo minął czas i młodzi ludzie nie pamiętają Wojtyły realnego, tylko Wojtyłę z relacji, ale mimo to te emocje są na tyle silne, że generalnie Wojtyłę lubią, a nie lubią. Druga sprawa jest taka, że dla wielu ludzi rzeczywiście realny Wojtyła wiąże się z realnymi emocjami, tak? To była podstawa pewnych doświadczeń w latach 80. i 90., te setki tysięcy ludzi tam na różnego rodzaju spotkaniach i upadek mitu Wojtyły to jest upadek części świata przeżywanego i rzeczywiście nawet znam ludzi, którzy rzeczywiście się nie, jakby psychicznie sami ze sobą walczą, bo wiedzą, że argumenty są jakby nie do obrony, ale emocje jeszcze zostają, nazwijmy to prowojtyłowe, tak mówiąc w pewnym uproszczeniu. I mam wrażenie, że rzeczywiście tutaj jest taki, no to jest takie
bardzo silne zderzenie nawet w sensie psychologicznym, tak, że ludzie, którzy opierali swoją rzeczywistość między innymi na Wojtyle, że to był taki stabilny punkt, to jest ten Polak autorytet, nagle są bardzo silne dowody, że nie i oni już o tym wiedzą gdzieś i czują, że nie, ale jednak boją się, że ten świat im się rozsypie. Więc wydaje mi się, że to cały czas jednak te emocje są cały czas to silniejsze niż argumenty, czy te z drugiej strony emocje antyklerykalne jeszcze nie przeważyły tych emocji propapieskich. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, która a propos tego pytania też o związki zawodowe. No ja jestem liderem Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa. My jesteśmy dosyć otwarcie antyklerykalni, jesteśmy feministyczni, bronimy praw człowieka. Natomiast nasze zaangażowanie w strajk kobiet spotkało się z niezbyt przyjazną reakcją części naszych związkowców. Były po części konflikty, chociaż też część związków nas przystąpiło wtedy, w związku z tym jakby świat ludzi pracy jest tutaj bardzo silnie podzielony. My też nawiązaliśmy współpracę z irlandzką centralą Unite the Union, dla której antyklerykalizm jest czymś po prostu oczywistym, to znaczy to jest część ich tożsamości z racji też doświadczeń Irlandii na tym obszarze. W Polsce, jak wiemy, te doświadczenia no na razie jeszcze nie są aż takie jak w Irlandii. Tak? Tam związki zawodowe są częścią ruchu feministycznego, nazwijmy to. U nas my jesteśmy częścią ruchu feministycznego, jesteśmy częścią strajku kobiet, ale inne związki już niezbyt, to znaczy Solidarność jest po prostu anty, a OPZZ mówi tak, nie wiem, w krzaczkach, tak żeby nikomu się nie narazić. I pod tym względem rzeczywiście tutaj, nazwijmy to, cały czas ta siła konformizmu jest mocna. Co do Solidarności jeszcze jedna uwaga. Teraz czytam taką książkę profesor Kozek o Solidarności. To jest dosyć ciekawe, bo rzeczywiście z tej książki, zresztą z mojej wiedzy na temat Solidarności też wynika, że dla Solidarności katolicyzm i nauki społeczne Kościoła, w tym papieża Jana Pawła II, to jest ważna część ich tożsamości. Ciekawe, co się będzie działo, bo mi się wydaje, że część ludzi z Solidarności jednak może odejść, część będzie żyło w takiej schizofrenii, bo nawet to, że do Solidarności należy część dziennikarzy Gazety Wyborczej, dziennikarek, to dla mnie niesamowite, zupełnie oni cały czas z tej Solidarności nie wychodzą, chociaż Solidarność bierze udział w demonstracjach ONR-u, chociaż Solidarność mówi, żeby bić kobiety i bronić kościołów, a mimo to feministyczne dziennikarki Gazety Wyborczych należą do Solidarności, twierdząc, że to jest wielki problem z niej wyjść, to znaczy to nie jest problem. Wystarczy nie płacić składek 3 miesiące, tak? Już się nie jest w Solidarności. A mimo to tam są. W związku z tym tu jest też jakiś problem chyba z konformizmem. I to a propos tego, co tutaj pani Anna mówiła, a propos tych profesorów, tak? To jest siła konformizmu społecznego, bo część tych profesorów pewnie wie, że to był, nie chcę przeklinać, niedobry człowiek z tego Wojtyły. A mimo to jasny przekaz jest ze strony rządu, ze strony ministerstwa. Wiemy, że jest bardzo trudna sytuacja z finansami szkolnictwa wyższego. Minister Czarnek bardzo jasno daje do zrozumienia, że kasa będzie tam, gdzie będzie posłuszeństwo i to jest właściwie jedyny jego przekaz tak naprawdę. Wiem z różnych źródeł, że tam, gdzie te placówki naukowe są nieposłuszne, to mogą mieć problemy finansowe i ten szantaż jest właściwie wprost używany. W związku z tym podpiszesz, będziesz mieć pieniądze, tak? Przypomina się zresztą pod tym taki film Mefisto, który zawsze polecam. Mefisto, czyli o młodym lewicowym artyście, który wystawiał sztuki, wręcz do Brechta nawiązywał w latach 30. w Niemczech, a później stopniowo racjonalizował swoje kolejne działania współpracując z reżimem faszystowskim. On cały czas mówił, że on jest niezależny i on broni autonomicznej sztuki niezależnej i coraz bardziej służył reżimowi faszystowskiemu, twierdząc, że jest niezależny. I mam wrażenie, że niestety dużo się mówi o tym nieposłuszeństwie Polaków, o tym, że Polska to jest naród buntowników, naród wolnościowy. No nie chcę znowu zbyt niegrzecznie powiedzieć, ale jest to, mówiąc delikatnie, nieprawda. To znaczy Polska jest krajem bardzo konformistycznym, postawy konformistyczne są bardzo rozpowszechnione, tym bardziej, że niestety edukacja temu służy też, która bardzo się zmienia i to niestety dociera do młodych ludzi. Młodzi ludzie są bardzo mocno formatowani, media też nas formatują, Facebook nas formatuje, wbrew pozorom on też jest bardzo generalnie jednak taki nagonkowy i upraszczający rzeczywistość, w ogóle media społecznościowe. Więc potem nie wiem, czy bym tak bardzo wierzył w tą siłę młodych ludzi. Pamiętajmy, że co prawda u młodych ludzi lewica ma ponadprzeciętne poparcie, ale Konfederacja tym bardziej, więc tutaj byłbym ostrożny. Więc wydaje mi się, że cały czas ta struktura takiego twardego konformizmu jest bardzo mocna. Ja swego czasu mówiłem o takich mikrofaszyzmach. Przez mikrofaszyzmy rozumiem
to, że jak na przykład w autobusie biją bezdomnego albo osobę o innym kolorze skóry niż biały, to nikt nie reaguje, tak? No Hannah Arendt mówiła właśnie o takim banalizacji zła i mam wrażenie, że w Polsce to cały czas jest bardzo mocno obecne i ta konformizacja działa niestety. I to, co mi się ewentualnie, to co mi się podobało na strajku kobiet, ciekaw jestem, czy to zmieni nasze społeczeństwo jakoś tam, że rzeczywiście dużo ludzi, wydawało się przynajmniej, że duża część tych osób protestujących jest w stanie powiedzieć nie, jak wszyscy mówią tak. I to jest ta odwaga. Ja muszę powiedzieć, że nawet w swojej własnej karierze zawodowej, związkowej spotkałem się z obrzydliwymi przejawami konformizmu i obrony różnych mrocznych układów, na przykład w OPZZ-cie. I nikt nie reagował, jak były różne nieprawidłowości. Więc tu nie chodzi tylko chyba o Wojtyłę, ale chodzi w ogóle o pewne mechanizmy konformizmu, to dotyczy też partii politycznych, dotyczy też mediów. Mam tutaj na myśli na przykład to, że w momencie, kiedy ja na przykład teraz mam program w czymś, co się nazywa Reset Obywatelski i się waham, czy zapraszać polityków lewicowych, bo chętnie bym pogadał, ale mam wrażenie, że jakbym zaprosił, to byłby koniec mojej znajomości z politykiem lewicowym czy liberalnym, bo by się obraził, tak, że ja ostro prowadzę program, a moim zdaniem taka rozmowa ma sens, a ja to wiem, bo ja znam tych ludzi i w Polsce generalnie jest w ogóle taki zwyczaj, że lewicowe media zadają przyjazne pytania lewicowcom, prawicowe media zadają przyjazne pytania prawicowcom i generalnie rzecz biorąc, tak naprawdę krytyczne myślenie w ogóle nie jest w Polsce w modzie i to umacnia właśnie pozycję takich ludzi jak Jan Paweł II. I zawsze tak jak rozmawiam z ludźmi, sobie pytam, czy jeżeli byś była na sali 50 osób, gdzie 49 by biło brawo jakiemuś nie wiem, biskupowi, to czy ty wtedy byś nie bił brawo, czy byłbyś w stanie, czy byłabyś w stanie podnieść rękę i powiedzieć sorry, ale ten facet ukrywa pedofilów, nie ma mojej zgody. I wbrew pozorom to, że Rzecznik Praw Dziecka bił brawo Rydzykowi, jak ten po prostu bronił pedofilów, to było obrzydliwe oczywiście i wstrętne, natomiast obawiam się, że podobnych nieprawidłowości broniłoby i biłoby brawo większość Polaków i Polek, również z obozu, nazwijmy to liberalnego czy lewicowego. Czasem jak śledzę na przykład różne posty na grupach liberalnych czy lewicowych na Facebooku, tam nie wiem, wspieram Rzeplińskiego, czy tam nie wiem, Fani Czubaszek, tak, to niekiedy te posty, które tam się pojawiają, są, mówiąc delikatnie, niefajne i mają bardzo dużo lubiących, czyli na przykład jeżeli nie wiem, Kaczyński jest Żydem, tak, i jako obelga, tak, i wbrew pozorom sporo to lubi, bo atakuje się Kaczyńskiego i nie wypada tego nie lubić. No może przesadziłem trochę z tymi Żydami, ale chodzi mi o pewną autorytarną strukturę argumentacji, że jak biją nie naszego, znaczy jak biją naszego, to my wtedy protestujemy, a jak biją obcego, to my wtedy przystępujemy do tej nagonki, nawet jeżeli jest to obrzydliwa krytyka. Więc wydaje mi się, że tutaj niestety potrzeba do takiej zmiany systemowej, zmiany w systemie szkolnictwa przede wszystkim, czyli zmiany takiej, której byłby nacisk rzeczywiście na krytyczne myślenie, również zmiany w mediach. No wiemy, że przy obecnej władzy bardzo trudno będzie o taką zmianę. Nie wiem też, czy jakby była nawet zmiana władzy, to rzeczywiście krytyczne myślenie by jakoś się zakorzeniło, bo krytyczne myślenie tak naprawdę nikomu się nie opłaca, tak? No bo krytyczne myślenie jest groźne dla każdej władzy. Więc tutaj takie moje ogólne uwagi są takie, że niestety konformizm społeczny w Polsce trzyma się mocno i wbrew pozorom autorytet Wojtyły to jest siła konformizmu społecznego. Argumentów już nie ma. Ale konformizm jest i on jest również, jak widać z tych sondaży, również u młodych ludzi. Dzięki. Dwie rundy mamy już. Jeśli można, tak zapraszam. Jasne. Dwa słowa. Tak, ja się całkowicie zgadzam, że to jest kwestia konformizmu, że to, że częściowo ten list przez profesorów podpisany to jest dla pieniędzy, a częściowo dla świętego spokoju. Ale też jeżeli popatrzymy, jacy są w Polsce bohaterowie, kogo my tak głównie czcimy? No to tak, czcimy Piłsudskiego, który gdyby żył w dzisiejszych czasach i to zrobił, co zrobił, to stanąłby przed Trybunałem Karnym w Hadze jako zbrodniarz. Czcimy Jana Pawła II. No, też ma na sumieniu ukrywanie zbrodni i wręcz sprowokowanie śmierci tylu ludzi. Żołnierzy wyklętych, o których wiadomo, że przynajmniej znaczna część z nich to byli zwyczajni bandyci, zbrodniarze, gwałciciele, złodzieje. Czcimy dowódców Powstania Warszawskiego, bo my tak mówimy o
tych ulicach Jana Pawła II, ale spójrzmy, ile jest ulic Piłsudskiego, ile jest ulic Żołnierzy Wyklętych, ile jest ulic dowódców Powstania Warszawskiego, no o których teraz już wiadomo, że to, że było Powstanie Warszawskie, to była zbrodnia. W Powstaniu Warszawskim zginęło prawie 3 razy tyle osób, ile w wyniku wybuchu bomby atomowej w Hiroshimie. Ale o tym się nie mówi, dlatego że my stworzyliśmy sobie właśnie dziwny taki mit narodowy, że z bandytów, ze zbrodniarzy, z ludzi nieodpowiedzialnych w najlepszym razie robimy bohaterów narodowych. I może z tym trzeba skończyć, dlatego że nie wykluczam, że walka tylko z Janem Pawłem II może być trudna, dlatego że no wtedy ktoś nawet rozsądny powie, no dobrze, no ale podobnych Piłsudskiego, Żołnierzy Wyklętych, dowódców Powstania Warszawskiego, tych, którzy są odpowiedzialni za jego wybuch, no to przecież hołubimy bez żadnych problemów. No więc właśnie może trzeba wreszcie zacząć, żeby to też było z problemami. Dziękuję. Mhm. Ja podzielę się taką refleksją, bo spotkałem się z taką opinią profesora filozofii, który powiedział mniej więcej tak, że nikczemność narodu manifestuje się w wywyższaniu osobnika, który znieważył własne państwo, wymuszając konkordat, czyli układ dający przywileje obcej zbrodniczej organizacji, której czasowo przewodził. Nie wspominaliśmy dzisiaj o konkordacie, a to jest bardzo mocna pieczęć, bardzo mocny jakby taki zawór, który reguluje wiele historii w funkcjonowaniu naszego państwa i społeczeństwa. I wydaje mi się, że gdyby ten konkordat przestał istnieć, czy został w jakiś sposób wypowiedziany, wiele innych wentyli i takich komunikacyjnych i emocjonalnych mogłoby się odkorkować. No i mielibyśmy jakby szybszą drogę do prawdy, szybszą drogę do oczyszczenia środowiska. Taka drobna refleksja. Widzę, że pokazał się kolega Adam Jaśkow, a mam sygnał, że też chciałby zabrać głos. Zaraz mikrofon włączę, jak mi się uda. Możesz sam sobie włączyć mikrofon, Adam, czy nie bardzo? Mogę. To już jest. Proszę, tak. Zapraszam. Ja bym chciał wrócić do tego, co było mówione, między innymi Anna mówiła o narodowej mitologii. W Polsce narodowa mitologia jest bardzo sprzężona z narodową demonologią oraz z kompleksami niższości, bo niestety jako społeczeństwo jesteśmy karmieni kompleksami niższości i ten kompleks niższości w stosunku do innych kultur jakby jest takim, podszywa wszystkie nasze narodowe mity. Czujemy się gorsi, w związku z tym czujemy potrzebę dowartościowania się. I ten mit Jana Pawła II to jest jakby jeden z elementów tego, że Polacy zostali dowartościowani na świecie. Wreszcie ktoś się poznał na Polaku, przynajmniej na jednym. I jest to mit kreowany przez Kościół, ale też kreowany przez pewne elity polityczne. Takim dobrym porównaniem jest kwestia innego świętego patrona Polski między innymi, czyli Stanisława Deszczepanowa, który, jak wiedzą historycy, był magnatem, spiskowcem, zdrajcą, został skazany przez sąd kościelny i nawet nałożono na niego anatemę za bunt przeciwko Bożemu Pomazańcowi, czyli królowi. I po śmierci króla, na skutek potrzeb religijno-politycznych, stał się patronem kraju. Dokładnie podobna analogia jest z Janem Pawłem II, który niczego nie obalił, współpracował z CIA, był tym jakby symbolem konserwatywnego, reakcyjnego skrzydła Kościoła na świecie. Ten Kościół reakcyjny, konserwatywny, z elementami przestępczymi. Pamiętamy jeszcze skandale w Watykanie z lożą P2, ze współpracą z mafią. To wszystko jakby obciąża pontyfikat Jana Pawła, ale to nie dlatego, że on dążył do tego, ale uważał,
papieże mają takie, takie skłonności, że w imię wyższego celu wszystko jest dozwolone. Dozwolona jest współpraca z Pinochetem, dozwolona jest współpraca z mafią, dozwolone jest dokonywanie tego, co w prawie cywilnym i karnym jest przestępstwem. A wszystko chodzi o zbawienie. I to dlatego zbawienia społecznego, a Kościół chce zbawić ludzi, obojętnie czy ludzie tego chcą czy nie, to wszystko jest dopuszczalne. I mamy jakby skrzyżowanie mitów krajowych, politycznych, potrzebę takiego mini zbawiciela. No, pamiętajmy o tym, że nikt tego, tej komuny nie obalił tak naprawdę. Ona upadła. Co prawda jakby było wiele czynników, które pomagały w tym upadku, ale upadła sama, oddała władzę. W związku z tym potrzebny jest ktoś, kto takim zbawicielem będzie, który przeprowadzi ten naród, to polskie społeczeństwo z komunizmu do raju na ziemi, a potem do raju w niebie. I część ludzi albo w to wierzy, albo uważa ten mit za użyteczny, bo on im daje prestiż władzy i pieniądze. I jakby to powiedzieć, bardzo trudno jest walczyć z mitem, bo już nie walczymy z Janem Pawłem jako takim. Walczymy z czymś, co należy do mitów założycielskich III RP. Bo taki status ma Jan Paweł II. To jest jeden z mitów założycielskich. Drugim mitem jest to ta zwycięska solidarność, która obaliła system, a wiemy, że nie obaliła. W związku z tym mówienie, że prawda nam pomoże, jest takim trochę nadmiernym ufnością w prawdę. No, niestety łatwiej zbudować nowy mit niż zniszczyć stary. Więc łatwiej będzie budować nowe pomniki, jakkolwiek one były, będą rozumiane, czy to będą tak jak PRL budował 1000 szkół na tysiąclecie, niż zniszczyć pomniki. Najłatwiej będzie, tak jak być może byłoby w Gdańsku, przymknąć oko na to, że ktoś te pomniki zburzy, tak jak pomnik Jankowskiego. Co jest o tyle łatwe, że jakby postać Jankowskiego, tak jak postać Głudzia, to są po prostu już nawet na tle kościoła szkaradne osoby. Na całym tym tle biskupów, prałatów i dygnitarzy kościelnych. Natomiast sam zawsze, przynajmniej w krótkiej perspektywie, znajdzie się grupa obrońców Jana Pawła z różnych powodów. Tak jak mówię, również z czysto utylitarnych, bo każde mity są wykorzystywane utylitarnie. One są, jeśli są potrzebne dzisiaj, to funkcjonują. Można okay. Dwa słowa. Tak, już oddaję głos, bo tutaj padło dość istotne słowo. Nad tym się nie zastanawiałem do tej pory, bo Adam powiedział, że to jest mit założycielski III Rzeczpospolitej. Czyli gdybyśmy się zamachnęli na pomniki Jana Pawła, to byśmy się zamachnęli na III Rzeczpospolitą i bankowo mamy, że policja wejdzie i nam balkony przetrzepie, albo jeszcze gorzej. Także żyjemy w takim systemie, gdzie no, wychylić się i zrobić coś, co zrobili w Gdańsku na przykład, to ja nie wiem, czy będą tacy bohaterowie wśród nas. Piotr, zapraszam. Ja może spróbuję teraz jednak optymistycznie, bo mówiłem bardzo pesymistycznie. Tak sobie pomyślałem, że może jednak ten Wojtyła już nie jest taki ważny. To znaczy, czy on nie jest taką trochę laleczką, bo on jest oczywiście symbolem i wiele ludzi przeżywa go bardzo mocno, szczególnie ci, którzy pamiętają początek lat 80. I jak mówię, znam osobiście ludzi, dla których to jest po prostu część ich psychiki. To doświadczenie, że tutaj PRL, a oni walczą i przyjeżdża Jan Paweł II i daje im energię, tak? I oni za wszelką cenę wypierają wszelkie jakieś, że tak powiem, negatywne treści na temat Wojtyły, nawet wiedząc o tym, że te treści no, obciążają go, tylko próbują jakoś sobie poradzić ze swoją psychiką, tak? Natomiast czy nie jest trochę tak, że jednak ta rola Wojtyły staje się coraz mniejsza? I nawet tak sobie pomyślałem teraz może trochę optymistycznie, że ci młodzi ludzie, którzy potrafią nawet biskupowi powiedzieć Jędraszewskiemu wypierdalaj, tak? Bardzo ostro i brutalnie, a chyba nie są w stanie powiedzieć tego samego o Wojtyle, skoro 96% według tych badań jakoś tam pozytywnie tego Wojtyła ocenia. No ale z drugiej strony jednak krytyka wobec instytucji kleru narasta, a Wojtyła już nie wróci, tak? Więc nawet jeżeli sobie tego Wojtyły
Wojtyła zostanie jakoś zreinterpretowany, że on będzie wyczyszczony na siłę z tych jego wszystkich zbrodni, ukrywania i tak dalej, to może jednak to społeczeństwo będzie się szybciej zmieniało, nawet nie zmieniając równie szybko podejścia do Wojtyły. I teraz jedna taka uwaga odnośnie takich emocji u ludzi i podejścia do Kościoła, które ja widzę na masową skalę wśród wspominanych tu pracowników czy robotników. Znaczy mam wrażenie, że tak wśród pracowników, jak i innych grup społecznych, generalnie rzecz biorąc, dominuje tak naprawdę krytyka wobec przywilejów Kościoła. Krytyka wobec przywilejów Kościoła i brak transparentności Kościoła. I to rzeczywiście jest też pewna emocja, i argument, i emocja zarazem, która jest wbrew pozorom bardzo w Polsce rozpowszechniona od lat. Teraz ona jeszcze bardziej narosła i teraz ludzie jakby zobaczyli to, że ten Kościół to chyba bardzo dużo nieciekawych rzeczy ukrywa, a nawet jeżeli ktoś cały czas, nie wiem, do Kościoła chodzi, uważa, że należy się Kościołowi szacunek, to mimo to mówię, ja szanuję Kościół, ale uważam, że Kościół jednak powinien być bardziej transparentny. Ja chciałabym wiedzieć, co się dzieje z pieniędzmi Kościoła. Więc wydaje mi się, że tu jest miejsce nawet na jakąś, gdyby dajmy na to władzę przejęła koalicja Platforma, Hołownia, Lewica, czy nawet jakby PiS został przy władzy, ale te naciski odnośnie Kościoła byłyby duże, to być może w pewnym momencie, gdyby weszła jakaś ustawa, nie antyklerykalna, laicyzująca państwo, tylko po prostu ustawa, która by wprowadzała w jakiejś mierze transparentność finansów Kościoła, to moim zdaniem byłby potężny cios dla Kościoła, tak? Dlatego że tam jest strasznie dużo brudów i rzeczywiście zatrzymanie tego mechanizmu wyprowadzania pieniędzy na masową skalę i ujawnienia również nieprawidłowości odnośnie no, pewnej samowoli Kościoła, tak? Myślę, że to byłaby droga do laicyzacji, tak? Bo to, co my tu mówimy, to my mówimy, ja już czasem się śmieję, że ja nawet nie mówię tego, co jest w tej mojej książce Ojciec Nieświęty, bo to wydaje mi się oczywiste, tak? Być może zbyt oczywiste. Dla nas wszystkich jest oczywiste to, że papież ukrywał pedofilów, ukrywał oszustów, błogosławił przestępców, dyktatorów, prawda? Że był bardzo antyfeministyczny, że nienawidził LGBT, że współpracował z różnymi skrajnie prawicowymi odłamami Kościoła, tylko że to jakoś na razie na ludzi nie działa, tak? Jakoś to sobie racjonalizują, no bo właściwie to już jest takie treści, sporo już tekstów na ten temat się ukazało, a mimo to mówią, no może i tak, ale w sumie był wielki, bo obalił komunę. I nawet Adam mówisz, no w sumie wcale nie obalił, to wyglądało trochę inaczej. Ludzie, no nie, ja to pamiętam, w 80 roku przyjechał i w serce mi wlał po prostu obalanie komuny i proszę mi tu wody z mózgu nie robić. I tego się chyba jednak wielu ludziom nie da wyplenić, tego, że oni jednak uważają, że ten Wojtyła im jakoś coś tam w serce wlał. Przykre to jest, ale niestety prawdziwe. Natomiast z drugiej strony mam jednak wrażenie, że dużo ludzi, którzy tego Wojtyłę cały czas jakoś tam szanują, zarazem jednak oczekują, już tak ostro oczekują, stanowczo oczekują transparentności Kościoła, przejrzystości finansowej, a transparentność Kościoła to jest de facto koniec siły Kościoła, bo tam jest tak dużo brudów, że moim zdaniem, gdyby weszła jakaś ustawa, która by ujawniała finanse Kościoła, to już by ta szala antyklerykalna się jakoś tam no, przelałaby się jakaś granica złości społecznej. Tak już teraz, przecież nawet w Warszawie w ostatnich tygodniach kilka tysięcy młodych ludzi zostało wypisanych lub sama się wypisała z lekcji religii, no to nie było tak wcześniej. To jest właściwie pierwszy raz od lat, kiedy coś takiego następuje. Więc wydaje mi się, że droga do laicyzacji tkwi przez transparentność, a skutkiem tej transparentności dopiero byłoby odejście od kultu Wojtyły, bo on niestety jest zakorzeniony mocno, szczególnie wśród ludzi, którzy w latach 80. budowali swoją tożsamość polityczną. Dzięki. Tu mi przyszła taka refleksja do głowy, że być może to działa jak sprzężenie zwrotne, bo powiedziałeś o laicyzacji. Laicyzacja na pewno napędzi otwartość i większą chęć na zapoznanie się z faktami i zrozumienie tych faktów, przyjęcie ich do wiadomości, co powinno spowodować, że chętniej oczyścimy środowisko z martwej natury pod postaciami właśnie pomników. Ale z drugiej strony, gdyby się zaczęło obalanie pomników, tak powiedzmy, z racji jakichś emocji gwałtownych, to też może przyspieszyć laicyzację, bo ludzie sobie zaczną nagle myśleć, o co tu chodzi faktycznie, w co my gramy. Więc to jest układ, który się jakby w takim sprzężeniu zwrotnym może napędzać, a ja bym powiedział, że chciałbym, żeby się napędzał. Drodzy Państwo, zbliżamy się do
końca naszego czasu, także tytułem podsumowania chciałbym, żeby każdy dorzucił jakieś wnioski na przyszłość, najlepiej gdyby one były optymistyczne. Kto chce zacząć? Pani Anna? Dziękuję bardzo. Tak, z przyjemnością zacznę, bo mówiąc szczerze, tak sobie pomyślałam, że to, o czym rozmawiamy, za chwilę może się okazać bardzo nieaktualne i to jest optymistyczne, bo przyglądając się właśnie temu, co się dzieje generalnie na świecie, problemów, z jakimi mamy się zmierzyć, przyglądając się właśnie tej takiej oddolnej gdzieś laicyzacji. Właśnie znowuż wrócę do młodych ludzi i tutaj, prawda, ja bym jednak pozostała optymistyczna, że oni mogą dużo zrobić. Może dlatego, że często, prawda, z nimi mam kontakt i widzę, co robią. Znam też tych młodych z różnych środowisk i racja jest dużo o prawicowym nastawieniu, zwłaszcza tutaj młodzi panowie. Panowie są zadziwiający, jeżeli chodzi o to takie nacjonalistyczno-prawicowe myślenie, ale jest też dużo, prawda, progresywnych, dużo osób, które przede wszystkim chcą działać na rzecz świata. I dlatego myślę, że to, o czym teraz mówimy, przechodzi powolutku do lamusa, bo w momencie, kiedy zdekonstruujemy tradycję, w momencie, kiedy nauczymy się w ogóle, prawda, patrzeć inaczej na historię, to gdzieś ten Jan Paweł II będzie właśnie jeszcze jedną taką czarną kartą Kościoła. No bo właśnie, no to jest jeszcze jeden papież w tej takiej długiej kolekcji, gdzie w instytucji Kościoła przecież mieliśmy różnych papieży i oni raczej nie zapisywali się przyjemnie dla ludzkości, no bo można by wymieniać, prawda, cały szereg działań od wypraw krzyżowych po różne edykty, które skazywały mężczyzn i kobiety na cierpienia tylko dlatego, że byli po prostu inni, byli klasyfikowani jako inni. No, Kościół jako instytucja nauczył nas dzielić, różnicować i często też dyskryminować. Więc no, w tym sensie, prawda, Jan Paweł II tu jest jeszcze jedną figurą takiej dyskryminacji czy takiej polityki z jednej strony zamiatania wszystkiego w czarne kąty, żeby nie było widać, żeby nie było słychać, a z drugiej strony, prawda, próbował gdzieś uwodzić młodzież tymi wszystkimi zlotami młodzieży, prawda, budował sobie tą strukturę, która potem zaowocowała właśnie tym tak zwanym pokoleniem JP2, ale teraz to młode pokolenie nie jest pokoleniem JP2. To są raczej ludzie, którzy przejmują się zmianami klimatycznymi czy równością, czy prawda, globalną sprawiedliwością. No i w tym sensie gdzieś Jan Paweł II może się za chwilę okazać właśnie takim niszowym problemem instytucji, która ciągle się nie rozliczyła w dziwnym kraju Polsce. Ale mam nadzieję też, że ten dziwny kraj Polska może kiedyś nauczy się nie mitologizować, nie opowiadać, prawda, romantycznie, że jesteśmy jakimś Chrystusem narodów, który umiera za innych, tylko spojrzymy na siebie, czy to z ironią, czy to z krytycznym nastawieniem. Może się kiedyś tego nauczymy za parę pokoleń, może. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dołączył do nas pan Darek Cychol. Zapraszam na kilka słów w podsumowaniu. Dobry wieczór. Ja przepraszam najmocniej za brak podpisu, ale nie mogę sobie poradzić z techniką. Myślę, szanowni państwo, że odpowiedź na pytanie, czy czeka nas w najbliższym czasie burzenie pomników Jana Pawła II, jest dosyć proste w odpowiedzi. Otóż moim zdaniem to burzenie już się rozpoczęło. To znaczy wydarzenia z ostatnich miesięcy, czy też może z ostatniego roku związane z Kościołem, na każdym człowieku, który myśli i czuje cokolwiek, musiały wywrzeć określone wrażenie. Dożyliśmy czasów, o których nie bardzo ludziom chce się dyskutować,
ale ileś osób, które były żywymi pomnikami polskiego katolicyzmu i polskiego kościoła, już straciło swoje miejsce w tym panteonie. Arcybiskup Wesołowski, arcybiskup Pec, kardynał Gulbinowicz, prałat Jankowski, twórca największego fizycznie w symbolu kiczu polskiego, polskiego katolicyzmu, czyli budowniczy Lichenia. Ośmieszony kompletnie gdzieś tam na Podlasiu chowa się w Sławoj Leszek Głódź. To już się zaczęło. Ta katedra zaczęła pękać. Jako że wznoszono ten gmach przez wiele, wiele, wiele dziesięcioleci, to on nie runie tak od razu. Ale już to widać po prostu pęknięcia na tych ścianach i tą zgniliznę. Czy fizycznie runą, nie wymieniłem oczywiście Dziwisza, tak? Ale wydaje mi się to oczywiste, czy fizycznie runą pomniki Jana Pawła II? Myślę, że głównym warunkiem progresu, który jest tym czymś, co jakby określa rozwój społeczeństwa, jest racjonalizm. Kiedyś po prostu ten chory sen musi się zakończyć, zakończy się wybudzeniem. Mam głęboką nadzieję, że nastąpi to wówczas, kiedy dokona się zmiana pokoleniowa, czyli odejdą jakby na zasłużony odpoczynek ludzie z moich roczników i trochę starsi. Przyjdą nowi, bardzo pragmatyczni, którzy zaczną na tą rzeczywistość, która nas otacza, patrzeć w sposób rozumny. I to, czy zdecydują, czy ten pomnik przewróci, czy nie, nie ma znaczenia. Po prostu pomniki Jana Pawła II jako symbol kultu, upamiętnienia czegoś takiego, w tej chwili już przestają być atrakcyjne, po prostu sobie staną, stoją, bo stoją, stać pewnie będą, natomiast tak jak przestają już być, jak wszystko, co w cudzysłowie wielkie w tym kościele, przestają być symbolami czegoś cudownego, czegoś świętego, taki będzie z Janem Pawłem II i ten proces przenośni obalenia jego pomników już się właśnie rozpoczął. Dziękuję pięknie. Dzięki. Czy pani profesor Joanna Senyszyn dopowie nam dwa słowa na koniec jeszcze? To znaczy dwa słowa. Ja jestem chyba większą optymistką. Uważam, że jeśli 3 lata temu słowem młodzieżowym roku, jednym ze słów było od Janie Pawlić, to młodzi ludzie zechcą to wcielić w życie i zechcą rzeczywiście od Janie Pawlać w różnym sensie. Najpierw od Janie Pawlą sobie głowy, ale to nie będzie proces szybki, bo tak jak mówiłam, jest ten proces wypierania. Jest konformizm, jest tutaj bardzo wiele takich hamulców, które ciągle każą, jeśli naprawdę nie myśleć, że Jan Paweł II wielkim człowiekiem był, to przynajmniej udawać, że tak się myśli. Udawać, bo tak jest wygodniej, bo ma się spokój. Tutaj zgadzam się, że to nie jest kwestia najbliższych 2, 3 czy 5 lat, ale myślę, że ja jeszcze dożyję, a to jest bardzo optymistyczna data. Dzięki. Dziękuję. Piotr usiłuje ci... O jest, dobrze. Ja krótko, bo ja nie jestem takim optymistą. To znaczy uważam, że... Bo tutaj pojawiły się takie wątki u moich przedmówców, że to jest taki trochę proces dziejowy, że się zlaicyzujemy. Wydaje mi się, że nie. Przytaczałem te wyniki sondażu, 96% młodych ludzi dobrze ocenia pontyfikat Jana Pawła II, czyli więcej niż tych starszych wręcz. I obawiam się, że to nie jest takie proste, że za parę lat to przyjdzie właśnie oświecenie i oświeci to nowe pokolenie. Wydaje mi się, że wiele tak naprawdę zależy od działań, może nie tyle politycznych, co społecznych, szerzej mówię.
To jest kwestia podejścia dziennikarzy, środowisk dziennikarskich, to jest kwestia jakiejś odważnej, progresywnej, wiarygodnej siły politycznej, czy to lewicy, czy to liberału, bo to niekoniecznie musi być lewica, ale jakaś siła polityczna, która będzie odważnie stawiać postulaty nie tyle laicyzacji, co tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że w kontekście Kościoła nawet ważniejsza jest transparentność, to znaczy moim zdaniem laicyzacja nastąpi poprzez ustawę, która jakoś ujawni finanse Kościoła, na co jest bardzo duże przyzwolenie społeczne. Natomiast myślę też, że i to jest jakaś misja dla dziennikarzy i dziennikarek. Na razie większość dziennikarzy jednak tego egzaminu nie zdaje. To jest kwestia rzeczywiście odważnego przepytywania środowisk kościelnych. Dzisiaj nawet przeczytałem taki wpis Tomasza Lisa, że byłoby potwornym błędem opozycji, gdyby atakowała Kościół katolicki, bo Kościół katolicki to są ludzie, więc nie należy ruszać Kościoła. Więc Lis jakby nie było, jest znak twarzą tego, nazwijmy to, kojarzony przynajmniej ze środowiskami liberalnymi, z Platformą Obywatelską, więc siłą największą cały czas, jak chodzi o opozycję. Warto też pamiętać o tym, że protesty strajku kobiet, które jednak dokonują się pod hasłami generalnie antyklerykalnymi, nie przyczyniają się do wzrostu poparcia dla lewicy, a wręcz poparcie dla lewicy w ostatnich miesiącach spadło. W związku z tym tu nie ma bezpośredniego przejścia od ruchów społecznych do ruchów politycznych i może się okazać, że laicyzacja się dokona. Były takie przypadki nawet niedawno w Europie, że nawet PiS zachowa władzę, a mimo to dokona się laicyzacja czy osłabienie Kościoła. Tak? Dzisiaj w Hiszpanii nawet partia neofrankistowska jest dosyć świecka, jak na warunki polskie, nawet bardzo świecka. Więc ciekawe rzeczy moim zdaniem dzieją się teraz w społeczeństwie i były takie badania dotyczące właśnie postaw społecznych, że ciekawe rzeczy dzieją się nie tyle w polityce, bo tam się tak naprawdę nic nie dzieje, trochę PiS-owi spadło, natomiast część tych protestujących kobiet zaczyna redefiniować swoje role domowe. Jest dyskusja w wielu polskich domach, czemu sprzyja też koronawirus, odnośnie na przykład kształtu rodziny, odnośnie roli kobiety, odnośnie wizji wychowywania dzieci. I to jest coś, co może również zredefiniować pozycję Kościoła. To są bardzo ciekawe rzeczy, natomiast myślę, że tutaj potrzebny jest jednak bardzo silny ruch. Ja nie wiem, może to jest strajk kobiet, ja nie wiem, bo strajk kobiet trochę jednak osłabł ostatnio, więc nie jestem pewien, czy to będzie strajk kobiet, ale generalnie rzecz biorąc ruchy społeczne, ruchy polityczne, które właśnie będą zadawać odważne pytania Kościołowi, bo Kościół sobie w warunkach demokratycznej debaty nie radzi generalnie, tak? Te wszystkie dziwisze się potwornie gubią, nawet jak dostają proste pytania. Oni dlatego bardzo nie lubią chodzić do mediów, bo oni nie umieją odpowiadać na proste pytania. Dotychczas było tak, sam pracowałem w TVP, to wtedy też tak to wyglądało. Przychodzi biskup, to dostaje tak proste pytania, żeby się nie skompromitował. On i tak się zazwyczaj kompromitował. W związku z tym, jeżeli rzeczywiście będzie więcej krytycznych głosów, również z tych mediów nazywanych establishmentowymi, no tymi o dużej oglądalności, to wtedy wydaje mi się, że coś zacznie się dziać. Jeżeli pojawi się jakaś ustawa, która przejdzie, dotycząca transparentności finansów Kościoła, to na pewno Kościół bardzo osłabi, ale automatyzmu tutaj niestety nie widzę. Siła konformizmu jest bardzo duża. Ten list, o którym pani tutaj Joanna wspominała, że 1200, już 2000 profesorów jakby nie było, podpisuje w obronie Wojtyły, generalnie wiedząc, jaka to była świnia, to pokazuje też siłę konformizmu. Oni to robią publicznie z imienia i nazwiska, tak? Więc się tego nie wstydzą. Więc tutaj mój optymizm jest umiarkowany. Krótko mówiąc, wszystko zależy od szeroko rozumianych nas. Super, dzięki. Myślę, że następnym razem, jak będziemy stawiać pytanie, to ono powinno brzmieć nie czy obalimy, ale kiedy obalimy pomniki. Tak przynajmniej z naszej dyskusji wynika, ale ponieważ jak z naszej dyskusji też wynika, że jesteśmy społeczeństwem piekielnie interesującym i nieprzewidywalnym, to nie wiadomo faktycznie, co nas czeka w najbliższej przyszłości. Natomiast ja mogę już zapowiedzieć, bo wiem, że w najbliższej przyszłości, to jest 12 stycznia, będziemy robić debatę, gdzie pytanie jest chyba retoryczne. Czy Jezus istniał naprawdę? Wszystkich zapraszam. Za dzisiejszy udział pięknie, serdecznie wszystkim dziękuję i życzę dużo zdrowia. Do widzenia.